Polecam bardzo serdecznie parówki. Wiem, że to nie kiełbasa. Parówki drobiowe, Świat Drobiu. Nimi się mi bardzo fajnie gra na gitarze. Szczególnie jak są już takie ładnie wytygowane, takie już takie gotowe do zjedzenia. O, na przykład... Zmniejsza moja parówka. Ej, parówo! Bardzo fajny jest dźwięk z takiej parówki. Myślę, że każdy z Was powinien spróbować zagrać sobie parówką czy też kiełbasą. Drobiowe chyba są najlepsze, tak mi się wydaje. Po dźwięku z gitary chyba najlepiej drobiowa. Można też jeszcze robić tak. Całkiem ciekawy motyw. Uwaga, idziemy jeszcze raz. Całkiem ciekawa technika, nazywa się parówkowy zdzir, czyli uderzenie po prostu, a masz ty zdzirze, o, tak można powiedzieć. Całkiem fajne możliwości brzmieniowe nam to daje, taki... Thank you.
na przykład taki hicior, jaki na pewno znacie. Nie da się! Nie da się za bardzo się miętości. To chyba było trzeba mieć takie bardziej zasuszone, trzeba było mieć parówę. Bo po prostu master. Chyba tak. Dobra, to chyba na razie dam odpocząć tej parówce.